Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Indryka, IndyCage.pl. Jesteśmy na szóstych mistrzostwach MMA Polska. Ze mną trener Szymon Bońkowski. No jak tutaj dzisiaj zawodnicy sobie radzą na mistrzostwach? Moi czy ogólnie? No, mówię o trenera zawodnika. Dużo młodzieży przywieźliśmy dzisiaj. Całkiem fajnie sobie młodzież radzi. Troszeczkę gorzej seniorzy akurat dzisiaj na tych zawodach. Ale młodzież naprawdę bardzo fajnie. Tam dużo medali właśnie w tych kategoriach kadetów, juniorów. Dużo młodych talentów, no bo 600 zawodników ponad zarejestrowanych łącznie. Dużo jakichś takich talentów trener widzi, którzy mają szansę gdzieś tam zajść wyżej? No jest sporo bardzo ciekawych zawodników i zawodniczek. Czy zajdą wyżej, to jest szereg czynników na to wpływa, ale teraz patrząc na poziom, no to z zawodów na zawody jest coraz większy i wiele, wiele osób jest takich, które jeżeli będą ciężko pracować i troszeczkę szczęścia mieć, to mogą coś osiągnąć naprawdę. No spytam, bo ogłoszono walkę, że Mamed wystąpi na Stadionie Narodowym. Pojawiają się trzy nazwiska, Scott Askam, Hector Lombard i Lloyd Machida. Kogo trener by wolał dla Mameda? Tak naprawdę no każdy z tych zawodników, ja wychodzę z założenia, że na pewnym poziomie trzeba walczyć już praktycznie z każdym i każdy z tych zawodników jest w zasięgu Mameda. On też nie odmawia walk, więc tutaj tak nie podchodzimy w ten sposób. A jak stylistycznie, który byłby najlepszy? No bo z Askamem no to byśmy już mieli trylogię, ale który najlepiej stylistycznie by pasował? Nie wiem, może inaczej. Wydaje mi się, że na przykład walka z Machidą, ale to takie moje dywagacje, mogłyby być po prostu mało atrakcyjna. Obawiam się, że obaj mogliby pracować z nastawieniem na takie punktowanie, na walkę z kontry. Dwóch zawodników, którzy dosyć w jakimś zakresie mają podobny styl. Więc wydaje mi się, że mogła być nieatrakcyjna, ale jeżeli on będzie, no to też jak najbardziej, to dla nas oczywiście jest duże nazwisko. To co, najbardziej atrakcyjna byłaby z Askamem trylogia? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Bardziej mówię, co jedna z tych trzech, która wydaje mi się, że styl Mamed z Machidą może mieć w pewnych kwestiach zbliżony. Czy Mamed tak po tej wygranej z Mariuszem gdzieś tam podbudowało go to? Tak widać to na sali? Tak, nabrał takiego wiatru w żagle pod kątem motywacji. Widać, że mu się chce, zasuwa, ciężko trenuje. No myślę, że miało to wpływ. Znaczy już przed walką to było widać, że po prostu bardzo, bardzo chce. Czy wygrana z Mariuszem jakoś mocniej to pchnęła, to nie wiem, ale na pewno od dłuższego czasu widać u niego taki powiew świeżej motywacji. Czyli możemy się spodziewać, że ta następna walka będzie w taki Mamed w swoim najlepszym wydaniu. Myślę, że tak. No, naprawdę mógłbym nawet powiedzieć, że ma swoją drugą młodość. No dobrze, to dziękuję bardzo w takim razie. Powodzenia, no i czekamy na 3 czerwca. Dzięki bardzo, pozdrawiam.